Hej, lekcja pierwsza, warsztaty gitarowe. Moi drodzy, dzisiaj będzie na pierwszej lekcji troszeczkę teorii, ponieważ ja was jeszcze nic nie nauczyłem, a wy prawdopodobnie nie umiecie jeszcze tu za dużo, więc te warsztaty szczególnie kieruję do osób, które dopiero próbują albo w ogóle nie miały kontaktu z gitarą. Będziemy grali w formie akordowej. Taka forma najczęściej służy do akompaniamentu sobie lub osobie, z którą będziemy wykonywać dany utwór w zespole, również w scholi, w grupach wokalno-instrumentalnych. Jest bardzo, bardzo dużo potrzeby na taką grę właśnie, a wydaje mi się, że jeśli chodzi o naukę gry na gitarze, to jest ona najprostsza, no i najłatwiej od tego zacząć. No to co? Pierwsze zacznijmy sobie od gitary. Najważniejsze, moi drodzy, zdołączcie jakąkolwiek gitarę. Fajnie by było, gdyby to była taka gitara. To jest tak zwana gitara klasyczna. Może być to gitara akustyczna, ona jest troszkę większa, ma metalowe struny, ale również w ostateczności jakakolwiek gitara elektryczna, tylko jej po prostu przy naszych zajęciach no nie za bardzo będzie słychać. A początki zawsze są takie no, trudne, jak to mówimy nieraz, więc lepiej by było, żeby było słychać, co gramy w miarę dobrze. No i też jeszcze jest ważne, żeby gitara miała wszystkie struny, bo jeśli nie ma którejś ze strun albo w ogóle, no to trzeba tak poczarować, pokombinować, pouśmiechać się do znajomych, nawet podejść do zaprzyjaźnionego, bo na pewno będziecie już mieli taki sklep później, sklepu muzycznego i poprosić o wymianę najlepiej wszystkich strun. Natomiast wiadomo jest, że w większości te gitary, które będziecie mieli, a nawet już może macie w domu, one nie stroją. Tym się nie przejmujcie. Zajmijmy się tym na lekcji drugiej. Będziemy stroić gitarę w najprostszy moim zdaniem sposób. No to uwaga, zaczynamy. Budowa gitary w jakimś najkrótszym omówieniu. To, co cały czas tutaj wam błyszczy, to jest pudło rezonansowe. To jest taka skrzynka z takim otworem w środku, z którego cały dźwięk z gitary wypływa na widownię. Tutaj mamy taki próg, do którego zapięte są struny. No to dalej, przesłuchamy się po szyjce, moi drodzy. Obrócę teraz. To jest szyjka gitary. A jak sami widzicie tu jeszcze bliżej do kamery. O, mamy na samym końcu szyjki najczęściej klucze. Klucze służą do odpowiedniego naciągnięcia, czyli do nastrojenia gitary. I teraz bardzo ważne, coś co będziemy często tutaj powtarzać, progi i pola. Na szyjce jest naklejona podstrunnica, to jest właśnie to czarne, a na niej znajdują się progi, czyli jak widzicie te metalowe blaszki, a między tymi metalowymi blaszkami są przestrzenie, nazywamy je pola. I tak liczymy od strony kluczy. Pole pierwsze, pole drugie, pole trzecie, pole czwarte i tak dalej. Gitarę wstępnie mamy omówioną. Teraz uwaga, moi drodzy, jak siedzimy przy gitarze. A więc w tej chwili do takiego grania, jak my potrzebujemy, najlepszym sposobem jest siedzenie z trzema punktami podparcia. Czyli uwaga, pierwszy punkt podparcia. No może nie za mocno, bo się, jak mamy gitarę nastrojoną, to może nam się rozstroić przy takich pokazach. Pierwszy punkt podparcia to jest nasza noga. Trzymamy, siedzimy sobie najczęściej na samym kraju krzesła, żeby ta noga była oparta pod kątem 90 stopni o podłoże, czyli tak normalnie sobie siedzimy. Następnym punkcie podparcia jest klata. U mnie to trochę, o widzicie, jest brzuch. No ale jest to też przecież punkt podparcia. No i trzeci punkt podparcia to jest tutaj ramię. Nasze ramię, które w tej chwili będzie pracować nad strunami. Ta gitara, popatrzcie, ona jest w miarę dobrze trzymana. Nawet przy jakichś ruchach, coś komuś podać, tekst i tak dalej,
możemy wykorzystać obie ręce. I proponuję, abyście tą formę trzymania gitary może przyjęli. Oczywiście przy grze klasycznej inaczej zupełnie trzymamy gitarę, ale nam przecież potrzeba gitary do akompaniamentu, do tego, żebyśmy sobie troszkę pograli, pośpiewali albo komuś potowarzyszyli w wykonywaniu utworów. No to teraz, moi drodzy, kolejne zadanie nasze, jak gramy na gitarze. I tutaj, uwaga, nie potrzebujemy, tak jak powiedziałem, nastrojenia gitary, aby spróbować zagrać coś na gitarze. Gramy prawą ręką. Prawą ręką. I uwaga, o co mi chodzi? Nad kołem rezonansowym wykonujemy następujący ruch. Na dół. Oczywiście nie dotykamy w ogóle strun. Nie interesuje nas, czy ta gitara stroi, czy nie stroi. A następnie do góry. Jeszcze raz uwaga. Na dół. Do góry. Na dół. I do góry. Teraz omówię ten ruch. Jeśli kierujemy rękę na dół, to na początku mamy ją tak, jakbyśmy trzymali w dłoni piłeczkę ping-pongową, coś niedużego. Palce zwrócone są w stronę strun. Widzicie? W ten sposób. Ciach, na dół. I w trakcie, gdy znajduje się nasza dłoń nad tym kołem rezonansowym, uderzamy, ocieramy paznokciami o struny. Widzicie? Słyszycie. Widzicie i słyszycie. Ocieramy. A następnie rozprostowywujemy paluchy. Można to zrobić energicznie, wtedy ten dźwięk jest zupełnie inny, zdecydowanie głośniejszy. Ja tłumaczę nieraz, że tak jakbyśmy mieli tu jakieś złote sygnety i w tym momencie, gdy już te palce się prostują, my je chcemy zrzucić, ale to też nie wykonujcie jakichś kosmicznych ruchów. Ciach, 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 ciach. Widzicie, trzymanie moje jest cały czas takie, że nie muszę używać tej ręki, aby widzicie, jak uderzam o strunę. Ciach. Dobra, to jest na dół, ale co z tym uderzeniem drugim, do góry? A więc tutaj wykorzystujemy kciuk i, o, słyszycie mojego kota, i ciągniemy po strunach ten kciuk do góry. Też tą częścią, tą częścią, tą częścią, tą częścią paznokcia. Teraz połączymy te ruchy. Uwaga, na dół. Do góry. Na dół. Do góry. Na dół. Do góry. Bardzo ważne. I to wbijam wam, moi drodzy, do głowy. Oprócz umiejętności tutaj grania akordami i tak dalej, blum, 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 bardzo, a nawet może i troszkę ważniejszy niż ważny jest rytm. I my zaczynamy dzisiaj nasze ćwiczenia grać już w rytmie. Czyli gdy kierujemy naszą rękę w dół, to będzie pier, a gdy do góry, to psza. Gdyż podzielimy sobie nasze wartości rytmiczne na ósemki. Nie musicie wiedzieć, co to jest ósemka. Pamiętajcie, na dół pier, do góry psza. I tak do czterech. Czyli pier, psza, dru, ga, trze, cia, czwar, ta. I od początku. Pier, psza, dru, ga, trze, cia, czwar, da. Dlaczego nie raz, dwa, trzy, cztery? Raz, dwa, trzy, cztery. Ponieważ liczenie w formie pier, psza, dru, ga, trze, cia, czwar, da, nadaje nam już rytm, że ta jednostka w dół jest taka sama długa, jak jednostka w górę. I pamiętajcie, starajcie się ćwiczyć pomału, ale bardzo, bardzo równo i dokładnie. Z czym sobie tą rękę zawsze kojarzcie? Mianowicie
z wycieraczkami samochodowymi. Jedziecie samochodem, nagle zaczyna padać, rodzice, albo nawet wy, bo warsztaty są dla osób praktycznie w każdym wieku, no dla tych najmniejszych to może jeszcze nie, ale później do samej góry. Wycieraczka zaczyna ujechaliśmy 5 km. Ujechaliśmy 10 km, no zaczęło mocniej padać, to mamy przełącznik, pach, wycieraczka, ale cały czas ten rytm jest zachowany. I pamiętajcie, nasza prawa ręka cały czas podczas naszych zajęć to jest ta wycieraczka. Ona nie może w trakcie bez naszej zgody zwolnić lub przyspieszyć. Czyli o co chodzi? Nie może być coś takiego. Pierwsza, druga, albo trzecia, czwarta, nie. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Uwaga, to tyle. Pierwsze zajęcia zakończyliśmy. Bardzo Was proszę, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, puśćcie sobie jeszcze raz ten film, jeszcze raz i jeszcze raz, ale żeby wszystkie błędy zostały zredukowane i żebyśmy następne zajęcia, czyli lekcję drugą, mogli zajmować się już zupełnie innymi sprawami, czyli akordami. Cześć, do zobaczenia. Cięcie.